Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu analizy wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Dziś kończymy sonatę H-moll oraz kończymy tym samym kolejny gatunek w twórczości Fryderyka Chopina, jakim są sonaty. Ostatnia część sonaty H-moll, finał. Jakże inny to finał od finału sonaty B-moll. Jakże inna filozofia w ogóle muzyki. Energii, zakończenia dzieła. W sonacie bemol tak naprawdę zakończeniem był marsz żałobny, a ostatnia część była tylko takim wypełnieniem czasu chyba, żeby sobie poukładać myśli po tym dramacie, który usłyszeliśmy w marszu żałobnym. Tutaj jest zgoła inaczej. Choć część trzecia, przepiękna pieśń, przepiękna muzyka, o miłości, jest tak naprawdę kulminacją utworu, najważniejszą częścią tej sonaty, to finał jednak pokazuje, że utwór pisany był z myślą o wykonaniach na salach koncertowych. Jest to utwór koncertowy, który ma na celu również wywołać ogromne wrażenie u słuchaczy, wbić ich w fotel, jak to się mówi, poprzez możliwości pianistyczne wykonawcy, no i przede wszystkim również wywołać takie wrażenie pędu. Tak naprawdę ta część cały czas gdzieś pędzi. Co jest tym bardziej szokujące, że tego nie spodziewamy się po trzeciej części. Dla mnie ta część czwarta jest jakąś ucieczką. Jakimś symbolem ucieczki, pełnej dramatyzmu i takich ciągłych napięć. A jednocześnie, oczywiście, tak jak przeczytałem Państwu w poprzednim odcinku, cytat bardzo ciekawy, mianowicie taki, że namiętność tej części jest wręcz nieprzyzwoita. Jeden z brytyjskich krytyków napisał coś takiego. Faktycznie utwór jest namiętny od początku do końca. Jak też zaczyna się ten finał i jak Chopin musiał pomyśleć o połączeniu części czwartej z częścią trzecią. Część trzecia kończy się jak pamiętamy bardzo spokojnie. Wszystko nas usypia. I przenosi w świat, z którego właściwie nie chcemy wyjść. I teraz Chopin miał do wyboru. Mógł rozpocząć finał delikatnie i stopniowo podgrzewać, dorzucać do ognia, rozpocząć jakoś, nie wiem. Żeby przedłużyć nam jeszcze ten klimat. A co robi Chopin? Nie, proszę Państwa, nie ma czasu na żadne tam rozbudzanie. Po prostu jest dramat. Od samego początku jest po prostu dzikość i dramat. Te oktawy przez całą klawiaturę grane po prostu wybudzają nas natychmiast z tego snu i wrzucają nas w rzeczywistość. I rozpoczyna się finał, bo to był wstęp do finału. Rozpoczyna się finał, który jest, ma budowę ronda właściwie, choć ronda o banalnie prostej konstrukcji. I właściwie tą konstrukcję to ja Państwu mogę już teraz powiedzieć, jak się słucha tego utworu, myślę, że bardzo łatwo jest to rozpoznać słuchowo. Mamy część A.
z tematem pełnym niepokoju i namiętności i jakiegoś pędu, jakiejś ucieczki. Ta część A jest powtórzona w zdublowanych oktawach, a więc dużo bardziej potężna brzmieniowo. Po tej części A pojawia się część B, która jest, można ją scharakteryzować jako wirtuozowską, taki rodzaj etiudy, taka etiudowa część, gdzie pianista ma okazję popisać się fenomenalną techniką palcową, gam zwłaszcza. Tempo jest zawrotne tutaj. To jest część B. Część B doprowadza nas z powrotem do części A i wraca część A już tylko raz. Przepraszam, nie, również dwa razy. Przepraszam najmocniej. Część A również pojawia się dwa razy. Czyli właściwie dwa razy pojawia się ten temat. Będziemy to wszystko analizować. W każdym razie mamy ponownie część A. Po niej znów pojawia się część B. Nie ma części C. Tak jak w typowym rondzie powinno być. Mamy część B po raz kolejny. Więc one się nawzajem przeplatają, walczą ze sobą, przeplatają się. Po części B wraca po raz kolejny część A. I po niej jest robiąca niesamowite wrażenie coda, która pokazuje, że Chopin był jednym z najwybitniejszych pianistów swoich czasów. Tyle, że napisał taki utwór, którego pewnie nie lubił za bardzo wykonywać, bo on, jak wiemy, nie lubił robić takiego wrażenia jako muzyk, jako pianista. Ale dobrze, to jest taka generalna po prostu mapa utworu. A, B, A, B, A i coda. Czyli, krótko mówiąc, prymitywne, bo tylko mamy dwa fragmenty. Ale tak naprawdę utwór polega na ciągłym, od samego początku, ciągłym budowaniu napięcia aż do końca. Dlatego robi on takie wrażenie. Dlatego, ponieważ my od początku jesteśmy zelektryzowani, i nie ma tam na moment jakiejś sytuacji, w której możemy wziąć oddech, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy się zrelaksować na chwilę. Nie ma tutaj nic takiego. Pierwszy temat to jest właściwie taka melodia. Ciąg dalszy frazy. Ciąg dalszy frazy. Dalszy. I jeszcze raz. I zejście chromatyczne. I to jest koniec. Potem jest to powtórzone w oktawach. Ponieważ to część A pojawia się trzykrotnie w tym utworze, proponuję zestawić te części ze sobą. Za każdym razem. Ponieważ one są troszkę inne za każdym razem i bardzo mądry, inteligentny sposób Chopin wzmaga napięcie. Myślę, że zwykły meloman, nie umniejszając oczywiście absolutnie zwykłemu melomanowi, tylko jakby rozumiejąc melomana, uważam, że zwykły meloman nie do końca usłyszy tą różnicę tak dokładnie, jak zrobi to muzyk, a już na pewno jak zrobi to pianista, który gra. Dlatego pozwólcie Państwo, że teraz Państwu to wytłumaczę. Temat ten, który zagrałem, on jest niejako ukryty w pewnym sensie w takich przebiegach wielodźwiękowych, bo brzmi to tak. Ale to, co naprawdę słyszy nasze ucho, to jest właśnie. Prawda? Dobrze, ale i mamy tutaj. Nie mamy tutaj jakiegoś skomplikowanego rytmu. Tu nie ma żadnego rytmu. To jest cały czas ta 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 ta. Obydwie ręce grają tak samo. Istotą tego tematu jeszcze dodatkowo są opóźnienia. Tak naprawdę, gdyby tych opóźnień nie było, to mielibyśmy taki temat, proszę Państwa. Prymitywny temat. Chopin dodał do każdego z tych dźwięków opóźnienie, przez co wzmaga nam napięcie i powoduje, że czujemy się jakiś strach. Proszę posłuchać.
opóźnienia są tu. To jest tak naprawdę zbudowane na tym wszystkim. Po prostu może jakiś strach. Drugi raz. Trzeci raz. Zejście w dół. I teraz jest wszystko forte. Przechodzimy do części B. Jak Państwo usłyszeli na pewno, za drugim razem ta melodia A wpada już w jakiś szał, tak naprawdę. Ona jeszcze wychodzi wyżej. Posłuchajmy jeszcze raz. Części B, ale o części B za chwilę. Cały czas mieliśmy w obydwu rękach równe, absolutnie, obydwie ręce grają cały czas równo. Czyli w tym samym momencie grają. A więc to jeszcze jest w miarę spokojnie. I teraz mamy część B, o której powiemy za chwilę. I wraca część A. I teraz ta część A wywołuje u nas, w naszej podświadomości, wrażenie jeszcze większego niepokoju i dramatu. Dlaczego? Tu się pojawia bardzo ciekawa rzecz. Otóż dlatego, że prawa ręka wprawdzie gra cały czas po 3 nuty na jedno uderzenie, powiedzmy, metronomu. No nie mówiąc o tym, że oczywiście tonacja jest inna, ale to już jakby jest drugorzędne tutaj. 3 nuty, ale lewa, proszę Państwa, lewa już gra 4 nuty na każde stuknięcie, czyli one się cały czas nie zgadzają. Swoją drogą granie 4 nut w jednej ręce, a 3 w drugiej na jedno uderzenie jest szalenie trudne. I ten fragment faktycznie sprawia duże, duże problemy, bo to brzmi to w ten sposób. Lewa ręka 4 nuty, a prawa 3. Razem, jak to brzmi? Słyszą Państwo mnóstwo nut, prawda? Bałagan jakiś, no bo one się nie zgadzają ze sobą, bo jest 3 na 4. Oczywiście tego się tak nie gra. To się gra używając dodatkowo pedału i jednak wyciągając tą melodię, ale jest i tak charakter bardziej, jeszcze bardziej podekscytowany, taki jeszcze bardziej niespokojny. Posłuchajmy tego teraz. Jeszcze raz, przepraszam bardzo. I powtórzone znów w oktawach, czyli znów forte i głośniej. Z tą samą techniką zupełnie. Przejdźmy do części B. Część B na razie omijamy, żeby zestawić ze sobą części A. I proszę Państwa, ostatni raz część A. I teraz mamy, tutaj dopiero się dzieje.
Lewa, prawa ręka gra tylko temat, ale lewa ręka, proszę Państwa, już nie gra czterech nut na jedno uderzenie, ale gra ich aż sześć. A więc samą lewą rękę Państwu zagram, bo jest tu ta co naprawdę popatrzeć i czego posłuchać. Bardzo trudne, bardzo skomplikowane do grania. Posłuchajmy. Bardzo szybkie, prawda? I teraz to... Czyli na pewno dużo czasu poświęca na ćwiczenie tego, ale to jest tylko akompaniament. Akompaniament do prawdziwej melodii, którą już znamy bardzo dobrze. I ona, tylko że ona tutaj już jest, proszę Państwa, po prostu dzika. Po prostu poprzez ten akompaniament. Wrażenie. Faktycznie tu pianistyka musi być już na najwyższym poziomie, żeby to utrzymać w ryzach i mieć kontrolę nad tym wszystkim. Tak wyglądają trzy razy części A. Ona, ewidentnie ta część A się podnieca coraz bardziej, prawda? Jest coraz bardziej dramatyczna, coraz bardziej namiętna, co tylko chcemy. Teraz popatrzmy na część B. Część B, w odróżnieniu od części A, jest w tonacji durowej, więc wnosi taki charakter trochę bohaterski do tej ucieczki. I zbudowana jest na zasadzie przeplatania się dwóch motywów. Jeden motyw jest takim motywem bardzo takim bohaterskim. I on jest przerwany troszeczkę, może to przypominać scherzo cis-moll, gdzie mieliśmy chorał przerywany prawda, tymi girlandami, tymi światłami, które... I znowu ten chorał. I tak dalej, prawda? No myślę, że Państwo pamiętają, bo niedawno był film o tym skercu. Tutaj mamy podobną ideę, ale oczywiście zupełnie inną muzykę. Otóż mamy przerwane i znowu przerwane. Jest też bardzo takie wirtuozowskie miejsce, które robi wrażenie. I znów drugi raz. Bohaterska melodia. I zaczyna się część druga, która jest naprawdę, myślę, że dla słuchaczy fascynująca z punktu widzenia po prostu umiejętności pianistyczne, które tu trzeba włożyć i szybkości tempa, zwłaszcza prawej ręki. To są takie girlandy dźwięków wznoszące się i upadające cały czas. Przy czym lewa ręka ma akompaniament wzięty z pierwszego tematu, bo ona ma cały czas trójki, ta 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 ta. No a prawa ręka tutaj naprawdę ma co grać, posłuchajmy. Muzyka.
wraca część A, prawda? Tak sobie myślę, że właściwie winien jestem Państwu zagrać to w tempie wolniejszym, bo w tempo szybkie jeszcze Państwo na koniec tego filmu na pewno usłyszą i w ogóle zawsze słyszymy bardzo szybkie tempo, ale co tu tak naprawdę się dzieje, to posłuchajmy tego w tempie wolniejszym. Mówię teraz akurat o części B. Posłuchajmy. I teraz jest drugi motyw. I znów pierwszy. Ta druga część, która w wolnym tempie brzmi tak. Część A. Tak więc tak wygląda część B i ona za drugim razem jest dokładnie identyczna, tylko ma inną końcówkę. Ale cała pierwsza część, całe to wszystko jest identyczne, w innej tonacji wprawdzie, ale cały czas mamy to przeplatanie się motywów. Potem mamy ten właśnie motyw. Potem jest troszeczkę inaczej skonstruowana końcówka, ale to są wszystko takie kosmetyczne zmiany. Posłuchamy tej końcówki części drugiej B. Motyw numer jeden i motyw numer dwa troszeczkę inny. Motyw numer jeden. Motyw numer dwa. I znów motyw numer jeden. Tutaj na pewno robi to ogromne wrażenie. Tutaj Chopin napisał utwór, który uwielbiany jest przez pianistów, ponieważ jest wdzięczny. Ponieważ zawsze robi wrażenie na słuchaczach. Ta koda, która jest bardzo szalona, no cały czas jest oparta na figuracjach prawej ręki. Jak na koniec może tego filmu, bo tutaj tak naprawdę...
nie trzeba tego za bardzo analizować, bo tutaj nie ma też jakiejś bardzo głębokiej treści muzycznej wbrew pozorom. Chodzi tu bardziej właśnie o efekt. Dlatego niektórzy krytykują tą ostatnią część, uważają, że ona jest taka właśnie najmniej głęboka z tych wszystkich czterech. Ale popatrzmy, jak Chopin organizuje tutaj energię. Wybucha wszystko girlandami takich pasaży z góry na dół i potem z dołu do góry. Posłuchajmy dwa razy. I od tego momentu rozpoczyna się od dołu, po jakby napinanie cięciwy łuku. Proszę posłuchać. Jeszcze, 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 jeszcze i dotąd. Teraz mamy takie szalone akordy. Ale jeszcze Chopin celebruje ten koniec przez danie tej prawej ręki z góry na dół. Tak więc, proszę Państwa, tutaj ilość taktów jest idealna. Tutaj nie można nic zabrać. Wszystko jest do... tak zaplanowane, że po prostu no, pisał to geniusz. Geniusz wyczucia czasu też. I cóż, tak kończy się sonata Hamol, op. 58, z którą mam tak bardzo emocjonalny związek. Na koniec zapraszam Państwa jeszcze do wysłuchania mojego nagrania z Japonii, tej ostatniej części, a może i całej sonaty. Na pewno jest na YouTube więcej niż jedno nagranie moje. Ale też i innych pianistów polecam. Utwór jest bardzo popularny wśród pianistów. Niewątpliwie na mnie największe wrażenie robi część trzecia, ale i część pierwsza ze swoim cudownym drugim tematem, który zawiera aż 5 różnych melodii, też bardzo jest poruszająca. No i cóż, mam nadzieję, że wkrótce wrócę znów do grania tej sonaty publicznie, bo już się stęskniłem, już 2 lata chyba jej nie wykonywałem, albo i nawet może dłużej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Przed nami upragnione nokturny. Do zobaczenia, dobranoc. Thank you.